Słoneczko, witam wszystkich w 22 części Let's Play Wiedźmin Nowe Przygody. Przypominam, że cały czas kontynuujemy przygodę Wesele. Niestety ja po raz drugi musiałem zacząć tą przygodę, gdyż po prostu się zbagowała i nie mogliśmy pogadać z Jaskrem. Czekałem, spałem co 2 godzinki, nic. Musiałem po prostu jeszcze raz od nowa. No i poszło. Nie mów, że nie poradziłeś sobie z nim. Parszywiec chce się targować. Targować? Z tobą? Nie rozśmieszaj mnie. Weź miecz i załatw sprawę, jak na Wiedźmina przystało. Mogę zrobić coś lepszego. Zawołałem Triss i powiem jej, co stało się z obrączkami. I dzięki komu? Jest jakaś alternatywa? Na twoje szczęście jest. Utopiec odda mi obrączki w zamian za rybę. To akurat da się załatwić. Mój geniusz pozwolił mi przewidzieć tę tragedię. Nie pieprz, Jaskier. Zaprosiłem króla rybaków. I co? To król rybak. Rybak, Geralt, musi mieć jakieś ryby. Idź i go poproś, może da ci jakąś. Obyś miał rację. Coś mi się wydaje, że troszkę za głośno mam. Dobra. No niestety, ocena będzie zaniżona dla tej przygody, no... A, to jest ten śpiewak. No kurwa, drugi raz musiałem to przychodzić. No przeklikiwać te wszystkie dialogi, wiadomo, no. To i tak jest wkurzające. Miejmy nadzieję, że teraz wszystko... Będzie działać... Tak jak potrzeba. O Jezus... Najebało was troszkę. Sorry, bo chcę stąd wyjść, do króla rybaków chcę iść. Po rybcie jest tam. Napiszmy sobie, dobra. Jaskier twierdzi, że ma ze sobą jakieś ryby, czy to prawda? Skąd ja to wiedziałem? A użyłbyś jedną ze zbioru? Tak czy raczej nie. I czemu tak machasz rękami? Chcesz walczyć, czy co? Cholera, robię się na to za stary. Dobra. Zobaczymy, panie rybak, z jakiej pan gliny ulepiony, co? Przynajmniej tutaj jest, jak są bójki, to za każdym razem trafiam. Tak z ciekawości... Nie mogę teraz zobaczyć, ała. Nie wiem, czy nie mam czasami pięściarstwa tutaj rozwiniętego i dlatego. Bo w ogóle nie pudłuję. To jest ciekawe. No i ostatni. No, panie rybak, daj mi pan tą cholerną rybkę. Proszę, nic niech się teraz nie zbaguje. Moja nagroda? Dobra, dał tą cholerną rybę. Okej. A z ciekawości zerknę sobie. Nie, nic nie mam rozwinięte. Ciekawe. A to bardzo interesujące. Ale jest tutaj może talar? Może talar się odbagował? Talar chyba jest w tym pomieszczeniu. W ogóle która godzina? 4 rano. Ha! 4 rano! To nie jest czasami ten, to kółeczko. Dobra, chciałbym stąd wyjść. Serio? Serio, kurwa, nie pozwolicie mi stąd wyjść teraz? Wy, kurwa... Nie z tobą. O Boże. No, come on. No, ty durna przygodo. Jesteś tak zgliczowana, że aż wstyd w ciebie grać, no. Boże, come on. Kurwa. No nie, kurwa, no po prostu, no nie. Ta przygoda jest najbardziej wkurwiającą przygodą ze wszystkich. Jeszcze nie grałem we wszystkie, bo została...
Jeszcze jedna. Oj, sorki za to. Ale okno postanowiło się otworzyć, już jest gitara. Dobra, stary, walczmy jeszcze raz. O ty chuju. Pierwsza krew dla ciebie, dziadek. Oj, dobra, chodźmy już po prostu do tego utopca i kończmy tą przygodę, bo... Na początku było fajnie, ale jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej. No, come on. Come on. Jeszcze dwa hity. Ostatni. Tak jest. Dawaj rybę, dziadek. I kończymy, to już nie ma sensu tego dalej ciągnąć. No. Dobra, zapiszę sobie teraz tutaj. I po prostu chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Golum. Rybka, rybka, tak, mój skarbie, dajcie ją nam, dajcie. Spokojnie, najpierw obrączki, później rybka. Dajcie ją, dajcie, soczysta, trzepocząca. Słuchaj no, skarbie, dam ci rybę, ale jeśli nie dostanę obrączek, użyję poważniejszych argumentów. Masz, paskudo. Soczysta, trzepocząca, mniam. Czekam. Mój skarb. Staruch jest miły. Staruch dał nam rybkę. Tak, mój skarbie. Czy damy mu nasz skarb? Damy? Staruch? Staruch miły. Staruch nie skrzywdzi biednego skarba. Damy mu nasz skarb. Damy. Masz szczęście, paskudo. I ty i Jaskier macie cholerne, parszywe szczęście. O, mam wreszcie cholerne obrączki. O, w ogóle tu jest Shani się teraz pojawiła. O matko. Geralt, och, nareszcie cię znalazłam. Shani, co ty tu robisz? Sądziłem, że się gniewasz. Na twoją bezgraniczną niczym nieskrępowaną głupotę? Nie, już nie. Co prawda nosiłam się z zamierzeniem wydrapania ci oczu, ale na widok twojej przerażonej miny doznałam rozkosznej satysfakcji i mi przeszło. Przyszłaś więc zabawić się moim kosztem? Nie, Geralt, przyszłam uchronić cię przed kolejnym błędem. Co masz na myśli? Widzę, że decyzja o ślubie z tą wiedźmą nie była do końca przemyślana. Może nawet podjęta pod wpływem jakiegoś uroku. Zgadłam? To już nieważne. Masz rację, powiedz, Geralt, kochasz ją? To też jest nieważne. Ha, ucieknij ze mną. Chyba żartujesz, nawet pomijając wszelkie komplikacje wiążące się z unikaniem w biegu piorunów kulistych, nie widzę powodu, dla którego miałbym pakować się w coś podobnego z inną kobietą. Wybacz, Shani, jeśli już pozwolę, by przygniótł mnie jakiś obcas, to będzie mi obojętne, kto go nosi. Popełniasz błąd, Geralt. Wiesz dlaczego? Bo ja nie jestem taka jak ona. Widzisz, nawet obcasów nie noszę. Pamiętasz naszą wspólną noc na mojej stacji? Po tym, jak przyniosłeś mi kwiaty? Tak, Shani, pamiętam. Sporo się wtedy dowiedziałam o tobie i o twoich upodobaniach. Doprawdy? O tak, wiem, że ciężko cię zadowolić. Ech. Nie rób min, Geralt. Wszystkich legend krążących o twoim temperamencie doświadczyłam osobiście. Wiem, że Triss ci nie wystarczy. Wiem, że ja też. Chcę tylko miłości, Geralt, okazywanej mi wystarczająco często i intensywnie bym była zadowolona. Tyle chyba możesz zrobić, prawda? A w międzyczasie nie będę zazdrosna. Shani, ja... Pomyśl, Geralt, wolność, zamiast chodzenia na smyczy tej wstrętnej czarownicy. To ostatnia chwila, by uratować coś z twojego dawnego życia. Ucieknij ze mną. Shani... Geralt, to twój ślub, rozumiesz? Dobrze, Shani. Nareszcie, chodź, musimy się pośpieszyć. O, Shani ma bliźniaczkę?
Czy ktoś do cholery wie, jak otworzyć teczki? Nie, 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 nie. Wredna małpa zaryglowała drzwi. Więc jak się tu dostałaś? Oknem, Geralt, oknem, jednak ty się w nim nie zmieścisz. Masz plan B? Tak, idziemy na pięterko. Tam jest większe okno? Nie, łóżko. Szani. Nie chcę tego słuchać. Albo idziesz tam ze mną, albo... Albo cię do tego zmuszę. To mogło być ciekawe. Ciekawe? Mam wiele rzeczy, które mogą cię zainteresować. Chodź ze mną, a pokażę ci je wszystkie. Jak mógłbym odmówić? Oj, coś czuję, że Geralt tego pożałuje. Tris? On jest tylko mój, ty wywłoko, a czyje to wesele, co? Dziwka, ja ci pokażę, stara łodygo. Oj, biedne Szani. Musiało być bolesne. Tris? No nareszcie, Geralt, masz obrączki? Och, co to za smród? I Jaskier nie miał obrączek. Nie zgubił je? Niech mi tylko ten bardzik wpadnie w ręce, a sprawię, że przez resztę wieczoru będzie śpiewał z sopranem. Nie, widzisz tamtego utopca? Tak, tego, który wymachuje rybą i podskakuje jak małpa z porażeniem mózgowym tuż obok tego włochatego staruszka. Tak. Ten właśnie utopiec zabrał obrączkę, twierdząc, że to jego skarb. Udało mi się go przekonać, żeby oddał mi ją w zamian za rybę. Żeby ją dostać, musiałem sprać starego króla rybaka. Tamten brodaty staruszek nazywa się chyba Ganfalf. Zrobił z utopca swoje domowe zwierzątko. Przeprosił mnie za zachowanie swojego pupila, wyjaśniając, że Gulgum ma słabość do złotych pierścionków, odkąd ukradł jeden wielkiemu władcy ciemności. Chodź ze mną, Geralt, jesteś bardzo zmęczony, mam coś, co ci się spodoba. Kwiaciste spodnie? Nie, wiedźminie, nasz pokój już gotowy. Chodź, dam ci coś, czego jeszcze nigdy nie przeżyłeś z żadną kobietą, czego nigdy nie zapomnę. Czyżby finał? Proszę, proszę. No i? Tak. What? What the fuck? Karta Wiedźmina? No nie to chciałem zdobyć. O, bez skitu. Widzę, że nieźle się impreza potoczyła. Zaraz, Jaskier, Zoltan. Geralt? Czyli to był jeden wielki sen? O matko. Może to i lepiej. Kurwa, nigdy więcej gorzały. No i co? No i to chyba koniec, co? Dokładnie, koniec przygody wesele. No pod koniec ta przygoda mnie troszkę zirytowała. Dwa razy przychodzenie od nowa jest utrapieniem. No i oczywiście dwa odcinki poszły do kosza, bo były po prostu nieudane, gdyż w tym momencie nie mogłem nic więcej zrobić. Szkoda. Ja i tak wszystkich kwestii nie pokazałem wam w tej serii, z tej przygody, gdyż na pewno nie było kwestii z Talarem. Ja tą kwestię miałem na pewno sam przechodziłem, a teraz Talar był znowu, ja nie wiem, jakieś problemy miał. Szkoda, bo to też była fajna opcja. No i pewnie czegoś jeszcze też wam nie pokazałem. Bo wątpię, żebym to przeszedł na 100%, ale cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o przygodę wesele. Ode mnie ocena? Myślę, że 7 na 10 to jest wszystko, naprawdę. Taka naciągana siódemka ode mnie.
przygodę i jako przygoda fajna, naprawdę. Na początku świetnie się tu bawiłem. Albo jak przechodziłem bez nagrywania, wszystko za pierwszym razem, to gitara, zajebista przygoda. Wtedy byłaby ocena o wiele wyższa, ale te bugi strasznie zaniżyły. 7 na 10 to jest wszystko ode mnie. Oczywiście to jest tylko moja ocena i nie musicie się z tym zgadzać. Każdy ma swoją opinię, piszcie jakbyście ocenili tą przygodę. A na dzisiaj to tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, jeśli tylko wam się spodoba. Będzie mi wtedy bardzo miło. No, więc trzymajcie się. Cześć.